Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną dzisiaj przewodniczący klubu radnych PiS, Dariusz Wójcik. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. No i jak, panie przewodniczący, wyszło na pańskie. Parking, parkuj i jedź, na który wydaliśmy 600 tysięcy złotych na, na remont, elewacji. No, do, jak mówi prezydent Witkowski, będzie musiał być sprzedany. Nie nadaje się wypełnić swoją funkcję ale o tym było wiadomo w momencie, kiedy już był rozpoczęty remont, wyrzucone w pieniądze w błoto. Mówiłem o tym, złożyłem zawiadomienie do prokuratury w styczniu. Do dnia dzisiejszego w tej sprawie żadnej informacji nie mam. Zresztą jak oglądając program pana Latkowskiego o pedofilii, to myślę, że w tej sprawie też zostanie ukręcony łeb. No. Dlaczego miałby być ukręcone? No, panie rektorze, bo ja nie widzę, żeby te instytucje w ogóle funkcjonowały. Gdzie tu są jakieś służby, gdzie, są, gdzie jest prokuratura, która by takie sprawy zbadała? Radomskie Centrum Sportu, jeden wielki przekręt, parking, jeden wielki przekręt, bulwary jeden wielki przekręt. Głosowaliśmy nad, pa, nad drogą, ciąg, ciągiem pieszo-rowerowym, a w tej chwili dowiadujemy się, że to jest normalna y, dro, droga, no to jest wprowadzanie radnych w błąd. Ja w takim czymś nie mam zamiaru uczestniczyć, dlatego zebrało się już przez kilka sesji Rady Miejskiej, dlatego dnia dzisiejszego nie podejmę żadnej, nie zagłosuję za żadną uchwałą zgłoszoną przez prezydenta miasta Radomia na tą sesję. Za żadną. Żeby ona była najbardziej słuszna. To jest mój protest przeciwko temu, co w tym mieście się działo. Dałoby się zadać pytanie. Coś dwa ludzie z tego miasta zrobili. Panie przewodniczący... Przepraszam, wiem, że z tego tytułu będą bardzo mocna krytyka, pan będzie musiał to wyciąć, ale nic innego, Jesteśmy być może... na żywo, nie bardzo wytniemy. Być może do społeczeństwa dotrze, co z tego miasta zostało zrobione, jak w tym mieście są wyprowadzone pieniądze. Mhm. E, wybił mnie, powiem, szczerze, pan zbił mnie, zrobiłem pan, z pan to z premedytacją, u... żeby e, była jasność. To dobrze, to, to po kolei, panie przewodniczący. E, zostańmy przy prokuraturze. Prokuratura, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, no to nie macie Państwo wpływu? Ale panie rektorze, to jest prokurator generalny, a na niższym szczeblu, przecież prokurator generalny nie trzyma za rękę każdego prokuratora. No, te wszystkie rzeczy dzieją się na niższym szczeblu. Jeżeli kilka miesięcy prostego parkingu nikt nie potrafi wyjaśnić, gdzie dokumenty są, że ekspertyza już. Ekspertyza już w wcześniej mówiła o tym, że ten parking się do niczego nadaje. Panie Rektorze, szczerze, niech Panu Pan Prezydent pokaże tą nową ekspertyzę. Myśli Pan, że jej nie ma? Myślę, że nie ma. Jestem nawet przekonany, że tej ekspertyzy nie posiada. A Pan miał tą ekspertyzę z? Ja, czy, ja, panie Rektorze, od dobrych ludzi tą ekspertyzę otrzymałem. Mhm. Którzy mi przekazali informację, że próbuje się tutaj ukręcić, u, ukręcić łeb. Niech Pan zobaczy, jak to wszystko wyglądało. Rada Miejska uchwaliła kilka lat temu, że parkingiem zarządza ZUK, tak? Raptem pojawia się tablica MZDK. Bez zgody Rady Miejskiej tego nie można było zrobić. Ktoś podpisuje dokumenty przejęcia. Później mówi, że tych takich dokumentów nie było. Przejęcie nie było. Czy to jest uczciwe traktowanie obywateli i miasta? Nie, dlatego na znak protestu żadnego projektu uchwały nie przygotuję. Nie poprę, dopóki radni i mieszkańcy Radomia nie zostaną traktowani. Po... Nie... Przepraszam, ja jestem zdenerwowany, bo słuchając się pana prezydenta, to tak naprawdę otwiera się nóż w kieszeni, bo słuchałem jadąc, jadąc, y, słuchając go wczoraj, w audycji po prostu, no, to to jest po prostu cynizm i wprowadzenie mieszkańców w błąd. Mhm. A czy to nie jest proszę pana, tak, że nazwość babci może sobie uszyno, na najbliższej sesji nie. stanie chociażby projekt tych tańszych ogródków, darmowych przejazdów za me Ale dla panie medyków. redaktorze, niech za tym głosują inni radni. To jest mój znak protestu, albo zaczniemy się traktować pożadnie, albo do tego miasta powinien wejść komisarz i sprawdzić całą dokumentację, jaka w tym mieście się odbywa. To jest tylko moja, ja jestem tylko mhm. jeden. Nie wiem, jak inni radni się zach zachowali. Nie będę im do tego przekonywał, ale ja takiego działania nie będę wspierał. Widzę Pana spore emocje, czuje się Pan oszukany, tak, czuje osobiście oszukany przez na każdym prezydenta? kroku. Nie przez, ja nie wiem, czy to przez prezydenta, być może, że prezydenta też oszukują. Ja tutaj jakbym nie zwalał wszystkiego winy na prezydenta, mam pretensje do Prezydenta, że broni tego, mhm. bo tego się nie da bronić. I nie da się sprzedać tego parkingu, tak jak mówi prezydent, z zyskiem? Tak, Pan prezydent sprzeda ten parking za ruble transferowe. Na pewno. być może, Panie rektorze, zobaczymy, niech pan zobaczy. Obok jest CPN. Jest mhm. też działka miejska. Czy ktoś już czasem, już daleko sięgam, czy ktoś już czasem nie wymyśli, myśli wam sobie jakiegoś markeciku, jakiegoś sklepu meblowego albo coś. I w tym kierunku teraz zaczniemy działać. Na pewno nie poprę takiej, takiego działania, dopóki prokuratura tej sprawy dokładnie nie wyjaśni. Mhm. Mojej zgody na takie rzeczy nie ma. A wróćmy do tej ekspertyzy wcześniejszej. Mówił pan, że dostał ją pan od dobrych ludzi. Eee, dobrych ludzi z MZDJK z ZUK-u. Skąd? Eee, dla kogo była ta ekspertyza przygotowana. Informacje posiadłem od ludzi z platformy obywatelskiej, którzy nie mogą patrzeć na to, co się dzieje w mieście. Myśli pan, pan, że akceptują tak że jest opozycja względna? panie redaktorze, w tajemnicy ludzie mawią bardzo dużo, Po pewnie publicznie boją się, niewiele jest osób takich, którzy jest w stanie wyjść publicznie powiedzieć to, co myśli, tak? Bo pewnie w polityce takie, takie działanie nie przynosi zbytniego splendoru, ale taki mam charakter, nie mam zamierza się zmienić. Kolejna próba w na najbliższej sesji także. Uchwalenia statutu resursy, nowego statutu resursy obywatelskiej z uwzględnieniem kamienicy deskurów Instytutu Miejskiego. To no, dobry pomysł. No, no i czy pan uważa, że ten proces inwestycyjny to jest yy, prowadzony dobrze? Tyle, tyle czasu proces nie został zakończony, tyle pieniędzy do tej inwestycji dołożyliśmy, a kto jest winny, budowniczy sprzed 100 lat? Ja mam nadzieję, że prezydent kiedyś pójdzie na grup tego, który projektował to i, i zrobi mu wielką awanturę, i, i dlaczego tak źle zbudował. Mhm, no dobrze, no ale budowa na ukończeniu. Już abstrahując od tego, jak ona przebiegała, ile kosztowała, jakie były tam problemy z doprowadzeniem tego budynku do, do stanu, coś trzeba teraz z tym budynkiem będzie zrobić. No i jest propozycja. Czy tym razem państwo jako klub, już nie pytam o pana... Ja jako Dariusz pan, Wójcik powiedziałem, nie poprę, nie żadnego, będzie pan projektu, głosował, tak, nie poprę żadnego projektu uchwały, żadnych przesunięć w budżecie. Oczywiście te rzeczy, które są dobre dla przedsiębiorców, ogródki, działko, mm -hmm. znaczy ogródki po to, żeby ludzie mogli jakby zminimalizować swoje straty. Tacy. Takie mhm. rzeczy, to co wychodzi na przeciw oczekiwaniom i na pomoc ludziom, oczywiście tak, na szpital, ale żadnego innego działania i sankcjonowania tego, co się dzieje w mieście z mojej strony nie będzie. Mm -hmm. A klub radnych PiS jak zagłosuje? A ja nie wiem jak klub radnych PiS zagłosuje. Przed nami dyskusja, a na nikim nie będę wybierał nacisku. To, to, to jest tylko wyłącznie moje zdanie jako y, Dariusza Wójcika, Radnego mhm. Rady Miejskiej. Czyli rozumiem, że do tej pory państwo nie konsultowaliście z tych projektów? Klub, nasz klub odbywa się w piątek, także na klubie będę oczywiście przedstawiał swoje stanowisko, będę pokazywał radnym dokumenty, cały proces inwestycyjny zarówno RCS-u, bo mówiliśmy o inwentaryzacji 3D, grzmieliśmy, zmównicy, mocno mówiłem, nie róbcie tego ludzie, bo to jest Sytuacja, w której będzie miasto traktowane jako dziurawy worek, do którego będziemy dorzucać pieniądze. Sprawdza się to, co ja mówiłem, tak. To samo mówiłem o parkingu, parku i jedź. Na sesji bez dokumentacji Rada Miejska przegłosowała bulwary, gdzie ja głosowałem jasno. Oczywiście byłem przeciw, bo prosiłem o dokumentację, bo takiej dokumentacji nam nikt nie przedstawił wtedy na sesji, bo jak pan wie, zdejmowane były pieniądze z Przoku mhm. i te pieniądze na wniosek radnej koalicji obywatelskiej zostały przez nie dobra, dobra radna miała dobrą wolę bo zgłosiła wniosek o przesunięcie pieniędzy na ciąg pieszo-rowerowy, co się okazało, że za plecami radnych wybudowano drogę. I czy tak normalnie powinno się traktować obywateli, tak ludzi się powinno traktować? Mhm. Prezydent, sugeruje, że ta droga będzie, prezydent sugeruje, że ta droga będzie wyłączona z użytkowania, nie będą tam jeździły samochody, czyli będzie można ocalić charakter bulwaru. Na jakiej podstawie ten prezydent to tak twierdzi? No, nie, no na jakiej podstawie? Bo co? Bo tak sobie dzisiaj rano wstał i tak sobie wymyślił, że jego. On tak sobie wymyślił, że w samochody nie będą jeździć, bo co obawia się kłopotów, że co innego radnym zbudował, a co innego głosował. Mhm. No, panie redaktorze, no bądźmy poważni. No. Radomskie centrum sportu. Yy. Mhm. Ostatnio pani poseł Kwiecień mówiła o tym, że. Że budowana jest jak piramidy Cheopsa. Prezydent wylicza fuszerki poprzedniego wykonawcy, no i do tego inwestycji też trzeba będzie dorzucić, ale uspokaja prezydent, że wszystko na dobrej drodze. No pewnie uspokaja, bo to nie są prezydenta pieniądze, tylko pieniądze mieszkańców Radomia. Inwestycja miała kosztować 100 milionów, będzie kosztowała ponad 200, o czym mówiłem kilka miesięcy temu. Jeżeli poprzedni wykonawca popełnił błąd, po to była ta inwentaryzacja, która mogłaby to wszystko w trakcie, w trakcie wychwycić, tak? Nie udało się. Mhm. Tej inwentaryzacji zrobić. Ta 3D, najnowocześniejsza, miała być najlepsza. A tej chwili teraz aneksujemy, aneksujemy i będą nas kroić jak baranów. Będzie z czego? Proszę. A będzie czego? Bo no, z mam z nadzieję, że Rada jest... Miejska. Panie rektorze, ja złożę wniosek na najbliższej sesji, bo jak pan wie, Rada Miejska dawała zgodę na przesunięcie, na, dawała pieniądze na oświetlenie na, na Struga, na, na Narutowicza, tak. Prezydent z tej inwestycji się wycofał. Tego... Oświetlenie nie będzie, dlatego żądam zwrotu pieniędzy do budżetu miasta. Nie pozwolę na to, żeby kolejne pieniądze mieszkańców Radomia zostały wydane w sposób niezadowalający mieszkańców. Mhm. Wkrótce absolutorium budżetowe no i wotum zaufania dla prezydenta. No to już panu dzisiaj mogę powiedzieć, że Dariusz Wójcik, Radny Rady Miejskiej, zagłosuje przeciwko udzieleniu absolutorium i przeciwko udzieleniu wotum zaufania no, dla prezydenta. W zeszłym roku państwo nie, udzieliście, nie udzieliliście tego absolutorium. No, procedura trwała bardzo długo. Odwoływanie się, Regionalna Izba Obrachunkowa i tak dalej. A Regionalna Izba cały czas ocenia dobrze wykonanie budżetu. Panie dyrektorze, a jak ma oceniać, jak to radni dostosują ten budżet co sesja? Do tego, co prezydent przesuwa i zmienia w tym mm -hmm. budżecie. No tak, no, jeżeli, Rada by nie jeżeli Rada by nie wyrażała na, dlatego czas zmienić pod czas, żeby w tym mieście nareszcie była prawdziwa opozycja. Bo do tej pory jej nie było. Mm -hmm. A dlaczego jej nie było? Proszę. Dlaczego jej nie było? Macie Państwo większej rady. Oczywiście, panie rektorze, dlatego, że myśleliśmy, że na zasadach partnerskich można ze sobą współpracować. Niestety. Yy, tą całą koalicją obywatelską, czy to jak ten twór się zwie, nie wiem, czy POKO, czy nie wiadomo kto, nie da się współpracować. Mhm, no i na koniec chciałem zapytać, czy to zaostrzenie stanowiska to nie jest przypadkiem element kampanii wyborczej? Czyjej? No trwa kampania wyborcza w tej chwili na prezydenta Prawo i Sprawiedliwość. Nie startuje na prezydenta No Polskie. wiem, że nie startuje pan na prezydenta Polski, ale jest pan członkiem partii, która swojego kandydata wystawia. Tak, jeszcze jestem. A jest jakiś plan, żeby pan nie był? Nie no, jestem członkiem partii. Bo powiedział pan jeszcze. No to się przejęzyczyłem, jestem. No dobrze, no to na tym przejęzyczeniu w takim razie skończmy. Dariusz Wójcik był moim Państwa gościem, przewodniczący dziękuję klubu bardzo, radnych Państwu. PiS, Łukasz Molenda. Do zobaczenia i usłyszenia.